Moi drodzy, patrzcie co dla was mam. Cała wyprawka szkolna w jednym boksie. Możecie już zamawiać oczywiście na Paleon Style. Czyli plecak, worek, plan lekcji, 8 zeszytów, 4 paczki naklejek na zeszyty oraz piórnik. To wszystko możecie już kupić na Paleon Style. Najbardziej oczywiście czekaliście na plecak, który posiada mojego skina, logo Paleon Style. Takie specjalne na zawieszki z lwami. Z tyłu mamy idealne wyprofilowanie na plecki. Jeżeli macie po prostu ciężki plecak, żeby was nic nie bolało, żebyście mogli nosić tonę książek albo zeszytów Paleona. Są również odblaski z boków oraz z tyłu, żebyście byli bezpieczni wszędzie. Oczywiście piórniczek jest cały wyposażony. Również są dwa rodzaje zeszytów, a tak się prezentuje drugi. Także widzowie, śpieszcie się, bo jest promocja na boksa całego. Oczywiście link macie w opisie. Wstawać, pobudka do szkoły! Gdzie? Czy jest 1 września w moim kalendarzu? Niemożliwe! Dzień dobry, witam. Ej, no chyba cię pogrzało. Jak ty wyglądasz? No nie, księgowy wrócił, nie wierzę. Nie księgowy, tylko nauczyciel poprawnie powiedziawszy. Jaki? Więc się ogarnij, zbieraj zeszyty i zapraszam do szkoły. Ja czekam w szkole, macie być za chwilę tam. Co? Od kiedy on jest nauczycielem? Przed chwilą ty byłeś nauczycielem, co jest grane? Ja nie wiem. Ale widzowie, ale oczywiście, pamiętajcie, jak idziecie do szkoły 1 września, to mam nadzieję, że macie wyprawkę szkolną Paliona. Wpadajcie oczywiście na Palion, sobie zakupić sobie, póki jeszcze nie macie takich rzeczy świetnych. Pełno rzeczy, a wyprzedałem się szybko. Dobra, to bierz wyprawkę Wojana, ja biorę wyprawkę Paliona. Ale nie mam w Minecrafcie niestety takich fajnych. Trzeba dodać. Trzeba dodać. Widzowie, dajcie znać, napiszcie do Mojangu, żeby ci dodać. Tak, ci dodać, ci dodać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, mykamy w takim razie. No nie, nie wiesz, że do szkoły idziemy. Tylko czemu Nubek jest nauczycielem? Ale to jest strój księgowego. W tej księgowy? Księgarz, jak to się mówi? Księgowy? Jakby jakiś nauczyciel. No, ale to się mówi jakoś księgarz chyba, nie? To biegniemy, biegniemy. Ale czemu w ogóle w nocy idziemy do szkoły? Czy nas porypało? Nie wiem, ja jestem niewyspany. To są nieobowiązkowe lekcje szkolne, to jest bez... Nie, o kurde! Co to za dziura na Wojanowicach? Trzeba to wszystko dziura. Wielkie sprzątanie Wojanowic! Ej, o nie, ja przegrałem. Ty wygrałeś tę książkę, musisz sprzątać. Nie wierzę w to. No, dawaj. Odcinek ze sprzątania, czekamy. Tu nawet całą scenę trzeba zmienić, no to idź. Napiszcie Palionowi, że chcecie obejrzeć odcinek, jak Palion sprząta Wojanowice. Całą scenę trzeba zmienić. O, kogo my tu mamy? Dzień dobry, widzę dzieci, że wstaliście do szkoły. Właściwie to... Jedno pytanie, czemu jest noc? Jesteśmy w szkole. No to jest szkoła nocna, let's go. To jest nienormalne. Czyli rano już wychodzimy stąd. O tak. Na tańce, na szkołę. Jaką on ma brudkę teraz! Ojej, patrzcie, jaka brudka, jaka broda, nie wiem. Tak, bekę masz bekę? Dawaj do szkoły. Nie, pytanie, od kiedy Nubek lubi szkołę i dlaczego tak chętnie idziesz do szkoły, że jesteś taki radosny w ogóle? Co jest grane? Przeszedłem kurs szkolenia na nauczyciela i teraz potrafię prowadzić lekcje z każdego przedmiotu, który podoba sobie ci się niszczenie dzieci, tak? Nie, mój polski został poprawiony i teraz już nie będę taki głupi i tylko będę się wyłączał poza szkołą. Na szkole mogę używać inny mózg. Dobrze, ja jestem mega ciekaw, jakie to będą pytania, w sensie jakie będziesz zadawać. Zapraszam do szkoły, to, że jest pierwszy dzień, nie oznacza, że nie możecie dostać oceny niedostatecznej. Co? Ale w sensie po naszym... Ja nie zrozumiałem nic, powiedziałeś w sensie tak po naszym, że pałę? Dostać pałę, ty pi... że pałę! Nie, nie chcemy dostać pałę w pierwszy dzień, nie chcemy. Nie ma chcemy. Takiej opcji. Dobra. Sprawdzę jakiś liścik, chwileczkę. A tak, jest pierwszy dzień, dobra, zapraszam. No tak, idziemy. Jaka lekcja? Proszę się uśmiechnąć do kamery, bo kamery wszystko rejestrują. No ale nic nie zrobimy, po co mamy się patrzeć w kamerę, nic nie zrobimy takiego. No jasne, że tak, dobra, więc tak. Pewnie chcielibyście zacząć od WF-u. Fajną brudkę masz. Ale nie zaczynamy od WF-u. Fajną ma pan brodę, a czemu z jednej strony ta broda jest ruda? Zadam jeszcze raz to pytanie. Pewnie chcielibyście zacząć od WF-u! No tak, no dobra. No dobra. Nie. Dlatego zaczniemy od fizyki! Nie! Nienawidzę ścisłych przedmiotów! Ale ty wyglądasz jak pan z fizyki, ta brudka tak mówi. Zapraszam do klasy i dzisiaj zobaczycie wszystko. Okulary ci zaparowały. Usiądź na lekcji. Dobra, idziemy do ostatnich ławek, to. Dobrze. A więc tak. Dzieci, dzisiaj lekcja fizyki. Ty wiesz, co to fizyka w ogóle? Tak, wiem, fizyka kwantowa, psychiczna i namacalna. A więc tak, przejdźmy do rzeczy. Może niech ktoś powie, co to jest grawitacja.
Ja wiem! Proszę, panie P. Dobrze, to jest dokładne zjawisko, które zrobię aktualnie, czyli te. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No powiedzmy, że tak, dobra, ale... Już nie będę miał pały. Mam pytanie do Pojana. Dawaj. Który nudne, z tych nudne, nie? Nudne. Zleci na zleci szybciej? No proszę podać i wskazać. Ten, który nie lata. Chwila, ale to jest podchwytliwe pytanie, bo jesteśmy w Minecrafcie, w prawdziwym życiu by to miało inne znaczenie w ogóle. A, chodzi właśnie o prawdziwe życie. A, to, nie Minecraftowe. Nie o Minecraftowe, to chyba lepiej. No to piasek spadnie pierwszy, no. Ty debinu. Jak wysyłał nauczyciela, co jest? Ściągaj te okulary, no i kup. Dawaj mi je tutaj. What? Ale ej, nie, niech on założy okulary na okulary. Niech on założy okulary na okulary. Konfiskuję te okulary. Ale one kosztowały 56 zł. No, to są najbany. Oddawaj moje okulary. Okulary. O kurde, podwójne okulary. Dobra, no to czekaj, no bo odpowiedział ci na pytanie. No co, o co chodzi z tym piachem kamieniem? Sprawa wygląda tak. Zajął rację, dobra, niech będzie. Dobra, kolejne pytanie z fizyki. Fiziki, ty nie wiesz, co się dzieje dalej z fizyki. Z fizyki? Ja wiem, czy to jest tak? Fizyka. Wszystko ogarniam i rozumiem. A poza tym, powiem tak. No. Jak... Która jest teraz godzina, która, o. Ale co? Nie mam zy, no gdzieś czekaj. Dobra, powiedz mi tak, proszę podejść do okna, panie P, tutaj. Ale to jest, to nie jest fizyka. Proszę pana, pan, która jest godzina? No chwila, no muszę zobaczyć, gdzie jest słońce chyba, nie? No, która, jak to wygląda? Gdzieś 18? Tak, 18. To chodź tutaj i zobacz na zegarek. No tu mamy... Ej, no kurde, prawie, nie? Ej, a ta tutaj to jest inna. I to jest właśnie zjawisko fizyczne. A co? Ja... Tak, co ty w ogóle gadasz, chłopie? Swoim czasem, ty żyjesz w jakimś kółku niedostatecznym. Te zegary są popsute po prostu. Jesteś bardzo mądry po prostu, a ty nic nie wiesz. Dobrze, dobrze. Jakie... To jest koniec fizyki? Oby. Koniec fizyki! I jakie oceny dostaliśmy? Na razie piątkę. Bez ocen. Za chwilę będzie inny przedmiot na ocenę. Ooo! Czyli idziemy na przerwę tutaj, chodź, idziemy do kibla. No dobra, mam dość tego. To jest ten... No, nawet nie wyszliśmy! Nie! To jest wbrew statusu po szkoły. Dobra, to była beka, idźcie. Aleś, nie, pan z fizyki jest mega śmieszny, nie? Mega, a może poczytamy książki naukowe? Ha! Może poczytajmy książki naukowe. No dobra. A może... Nie, dobra, takie biznesowe o milionerach. Jak zostać milionerem. I co robicie? Co robicie? Czyta... To jest biblioteka, to musi być... Jak zostać milionerem? Na przykład ja znam dobry sposób. No. Jak jesteś miliarderem, to wydaj tyle pieniędzy, żeby być milionerem znowu. A co jak nie jesteś miliarderem, ani milionerem, ani... Nieważny ten... Jak no jest, a co jak znam. Jesteś tysiącerem? No to nie znam. Ej, wiecie co? Nauka jest do bani. Skoro tak bardzo lubicie czytać książki, to zapraszam na polski. Nie! Chociaż polski jest w miarę git. Jaki znowu japoński? Polski! Czemu japoński? Nie mamy japońskiego, ty gałkanku. O, ale słodko do ciebie powiedział. Gałkanku! Każdy z was w tym momencie dostanie swój zesyt. No. I teraz musicie... Dyktando! Napisać dyktando. O, let's go! Dobra. Ale to będzie szybkie dyktando. No, dobra. Stój z popyłowanymi nogami. Raz, dwa. Czekaj, pobyła. Napisane. Tak, pokaz. Gotowe. Pokaz. Dobra, pierw był pojazd, to czekaj, zobaczę to. I teraz ty daj. Zobaczymy, czy dobrze napisałeś. Uwaga. Stół z powyłamanymi nogami, stół z popyłowanymi. Sam nie wybrał. No, tak. Trochę żeście mnie zawiedli. Co? Żeście mnie zawiedli. Ja, parco, za głupoty napiszę. Takie głupoty napiszę teraz. Ja już słyszę to, ja patrzę na twoje oksy. A ja... słyszę nawet klawiaturę. Tak, tak. Nie, proszę bardzo, tak to powinno być. Co wymywałem wannymi nogami. Ja nie mogę. Ej, no dobra. Zamieńmy się rolami, to.
Nie. Proszę dobrze, pana, co dalej z tego polskiego? Dyktando wam coś nie idzie, tak więc muszę się was zapytać, kto z waszym zdaniem pisze najlepsze wiersze? Tak, panie P. Najlepsze wiersze? No. Pan P. No to co? Zarecytuj jakiś wiersz pana P. Zielone, robię sobie zielone. Wow! To jest jeden z lepszych wierszy. Nie słyszałem tego jeszcze. Sens ponadczasowy i normalnie jak go czytam, to można go na różne sposoby interpretować. No można i to na wiele. I ja go chyba czytałem nawet. O, widzisz? Recytowałem go. Czyli dostanę ocenę, czy nadal to jeszcze nie na ocenę? Bardzo dobrze, w takim razie Wojanie, wyrecytuj tą piosenkę na środku przed całą salą. O, ja nie mogę. No dobra. Nie stresuj się, trzymaj kciuki! Ale chwileczkę, który... Dlaczego pan zielone... siedzi obok mnie? Pan se stanie i tam patrzy. Nie, no ja zielone chcę wyrecytować. Ale które? Jeden czy dwa? A może trzy? Może niebieskie? Jeden. No to proszę, zielone jeden. Zielone. Robię sobie zielone. Bawię się łańcuch na mnie. Na mnie? Cudo jest! Co? Jakaś nowa interpretacja chyba. No powiem tak, trochę gorzej, ale... Ale prawie całe powiedział się... dobrze, to tak na truje. Może się poprawić, zielone dwa, proszę, zielone dwa. O, no. No dobra. To jest proste, to jest proste. Uwaga, dobra. Nie podpowiadaj. Dym, dyry, dym. Robię zielone, to zielony młyn. Dym, dyry, dym. Jaka głupota. Palion, imperium, wielki jak Rzym. Dym. Wow! Zielone. Wow! Dobra, to jest szóstka. Na szósteczkę. Mogę nawet pierwszy wers wyrecytować, nie tylko refren. Wow! Nie, panu już starczy. Teraz potrzeba pana P, bo pan P tutaj widzę, że nie popisał się jeszcze recytowaniem. Wyrecytuj. Ale które? A które chcesz, pana P twórczość? Role się odwrócą. Kiedy się nauczysz latać? Wiele przygód i milion twarzy przybywa, gdy nauczasz. Co? Tak. Było blisko. Kurde. Zapomniałeś swojego własnego tekstu. Ja nie mogę. Dobra, powiem tak. No, bardzo ładnie, dzieciarski. Co? Bardzo ładnie sobie radzicie. Skole pierwszy dzień, tak. Ale wiecie co? Zapraszam was na grilla. Co? What? Na grilla. Co? Ale o co tu chodzi? To tak jakby mnie nauczyciel zaprosił, nie wiem, na PS5 nagle. No, po prostu idziemy sobie ten, z tyłu za budynek na nasz ogródek. A to przyroda? Posiedzieć. To jest przyroda? No, taka przyroda, może sobie coś zjeść, coś, piknik, grill. O co chodzi? Nigdy nie miałem piknika z nauczycielem. Pierwszy raz mam grilla z nauczycielem, nie? To jest niesamowite. Aha. No po prostu możemy sobie posiedzieć tutaj na dworze i wiecie co? Bardzo fajnie, no trzeba pokorzystać, ostatnie dni ciepłe są, nie? No ciepło. No może tak. Ale idźcie, co wy tak siedzicie? Idźcie się bawić. No, tutaj yeah. Macie, my mamy wiele lat. Macie koszykówkę, macie... O, kosz jeszcze w miarę, nie? To i dobra, no to mięsem sobie porzucam. O! Ojej. Ale podaj, dajcie podania. A, podania. Podaj. Nie, ale gramy drewno, Toit! Za yes! wolno! Ale za wolno! Za wolno! Jeszcze raz. Okej. No, postarajcie się. Dobrze. Nie! Dobra. Gdzie jest? Jeszcze raz. Dwie piłki się pojawiły, co? Yo! Jeszcze raz! Dawaj, będzie szybciej! Oh. Wow, man! Let's go! Ale no dobra. Fajnie. Dwutakt, stary! Dwutakt! To masz to! Teraz dwa. Fajnie. Ej, dobra, to jest jak serio. Op. Czekaj, bo nawet zrobiłem dwutaktu. Raz, dwa. Nie. Raz, o kurde, czekaj, to trzeba gdzieś stąd. Nie, raz, tak dwa. Mamy, no nie. Nie ma. Dobra, dzieciaki, słuchajcie. Raz, idźcie sobie poćwiczyć na Wojanowicach. Powiem tak, no kosa wam nie idzie, ale
bardzo dobrze wam się tutaj widzę, że było w szkole. No to, to wszystkiego dobrego, widzimy się jutro. Nie widzimy się. No, no do widzenia. Macie psy, idźcie spać, bo idzie noc, za chwilę będzie kolejny dzień. Byliśmy całą noc i cały dzień w szkole. Nie wiem, ja wracam spać. Dajcie znać, czy wy też jesteście tak długo w szkole. Widzowie, liczę, że dostaniecie same piątki oraz szóstki i wpadajcie na Parion Style.